Witajcie, z tej strony Viola. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak ozdobimy sobie takie opakowanie na Merci, typowe 20x16,5 cm. I ozdobimy je specjalnie na Dzień Nauczyciela, taki w kształcie tornistra, czy plecaka, jak to woli. Będziemy potrzebowali trochę materiałów, jakieś papiery, dodatki, kwiaty, oczywiście bazę 20x16,5 cm od rzeczy z papieru i jeszcze pasek białego papieru 20x8,5 cm, kawałek skrawkingowego w wymiarach, które widzicie tutaj na filmie. Do tego magnesy deodymowe. To pudełko będzie się właśnie na magnesy zapinało. Trochę jest niesforne. Więc zaznaczam sobie środek, w którym będzie przyczepiony magnes. Dodaję troszeczkę kleju. Przykładam jeden z dwóch magnesów i zabezpieczę go jeszcze taśmą dwustronną, żeby się nie przesuwał. Na to będzie jeszcze przyklejony papier, więc przyklejam. I jeszcze w drugą stronę. Muszę pamiętać o tym, żeby zostawić trochę odległości na papier, żeby nie wystawało nam ten klej. Przyklejam sobie teraz prostokąt. Rozsmarowując klej, żeby nie było tam grubo, żeby się nam nie falował. I mam tutaj ten papier z Nauki na całe życie. To jest taka troszeczkę starsza kolekcja papierów Paper Heaven. Teraz przyklejam sobie taką klapkę imitującą kawałek papieru, który będzie imitował nam klapkę tornistra. I na to pójdzie oczywiście też jeszcze o pół centymetra węższy prostokąt. Też wycięty z Nauki na całe życie. Ja nie sklejam sobie wcześniej tej bazy, żeby było mi łatwiej przyklejać wszystko. Ona jest tylko zbigowana, złożona, ale nie sklejona. Teraz sobie dołożyłam drugi magnes od spodu i dokładam, zamykając, żebym się odkleił, zrobiło takie miejsce, w którym ten magnes ma być przytwierdzony. I oczywiście też dodatkowo przyklejam taśmą dwustronną, pamiętając o tym, żeby zostawić ten margines. W środku też będzie ozdobione to pudełko. Wycinam sobie ten półkole, żeby było i tu macie wymiar wycięte. Odrysowałam sobie wcześniej i wycięłam nożyczkami. Teraz klej rozsmarowuję oczywiście, przyklejam i to jest środek pudełka. Dokładnie przy magnesie. I tak składa się. Teraz możemy sobie to pudełko skleić już. Dociskając jeszcze dokładnie sobie jeszcze taką szpachelką do masła pomogę. Docisnę wewnątrz, żeby dobrze przelegało, się nie rozklejało. I mamy. Teraz jeszcze dołożymy sobie prostokąt 19,5x16 wewnątrz. Zazwyczaj w tym miejscu, gdzie teraz przyklejam ten papier, można sobie dołożyć jeszcze życzenia, wkleić. Mamy już środek. Teraz przystąpimy do ozdobiania dalszego wieczka naszego, czyli naszego tornistra. Tutaj na jagody mamy papier. Zaokrągle trochę brzegi i takie klapki imitujące zapięcie,
Przewidziałam sobie to wykrojnikiem, te klapki. Tu je przeciągam bradełkiem. Jeszcze postarzę je nożyczkami. Będzie klapka. I jeszcze dół tornistra, czy taka kieszonka. To też objadę sobie radełkiem, żeby było imitacja przeszyć. Jak ktoś lubi, oczywiście może to przeszyć sobie na maszynie. Na pewno będzie dużo ładniej niż samym tylko radełkiem. No troszeczkę tutaj jest zakręta skór, więc trzeba dookoła pobawić się. I teraz przyklejamy. Przyklejamy dół. Dociskam do gobieczka. I teraz klapka. Zapomniałam dołu postarzyć, ale to nie jest, to troszeczkę paznokciem. Jeszcze przejechałam. I teraz klapki. Na połowę nałożę kleju, a druga połowa będą kosteczki dystansowe. Przyklejam jedną, odmierzę sobie ile centymetrów jest, sprawdzę sobie ile centymetrów, żeby równo z drugiej strony też pomierzyć. Po sprawdzeniu przykleję mocniej. Już mamy. Wszystko sobie odginam, żeby było mi łatwiej przyklejać i ozdabiać. A nasze wieczko opakowanie numer C na taśmę dwustronną przyklejam trochę sizalu. I w tym miejscu będzie nasza kompozycja. Ozdobię kwiatami, listkami, jakimiś elementami nawiązującymi do okazji, na którą jest stworzone to opakowanie numer C, więc pewnie jakieś elementy szkolne się tu pojawią. Kilka pasków. Tutaj jest pasków takich dodatków, które dostajemy w gratisie od Paper Heaven. Przyklejam na klej na gorąco. Tutaj jeszcze trzeci pasek z jakiegoś fragmentu, który został mi z tej nauki na całe życie. Tutaj już na dystansach. Mnie dystanse to jest kawałki biermaty. Mam też wydrukowane digistempelki, które też dostajemy co piątek, Paper Heaven. Nie wiedziałam, na który się zdecyduję, więc wydrukowałam dwa. Zrobiłam taki rewers tego, czyli wstawiłam to oczywiście w Wordzie i zrobiłam negatyw tego digistempelka. Miałam w kwadracie taką rameczkę, ona pasowałoby mi, żeby to troszeczkę też tak nawiązywało do tablicy szkolnej, więc docięłam, podzieliłam ją i teraz dokleiłam jeden kawałek, drugi. Więc tutaj nie powinno być widać tego łączenia. Później dół będzie ozdobiony, więc cała ramka będzie tu od dołu przykryta. Ten digistempelek, tą naszą ramkę przykleję na też jakiś dystans. Pokładam trochę listków. Kompozycja będzie w taką literkę L. Już elementy pojawiają się nawiązujące do szkoły, z elementów do wycinania, które gdzieś tam jeszcze miałam w zapasach. Listki są wycięte z nowej kolekcji Magiczna Gwiazda i jeszcze mam wycięte listki z wykrojników. Tutaj robiłem dystanse na tą rameczkę z digistempelkiem. Podkleję ją sobie na dwa razy, żeby była troszeczkę wyższa. Nakleję na gorąco, bo najszybciej łapię. On sam w sobie też jest troszeczkę taki grubszy, więc też nam troszeczkę dystansu
zrobi. Tutaj mam jeszcze też z elementów do wycinania takie mini trawy pampasowe, ołówki. Chciałam użyć tutaj ołówków prawdziwych, to lubię takie elementy wplatać w te moje prace, ale niestety nie miałam akurat pod ręką, więc przyszły z pomocą elementy do wycinania. I też je przyklejam na dystansach, żeby troszeczkę nabrała ta praca przestrzenności. Oczywiście kilka jakichś znowu trawy pampasowe, listki, te wycięte z elementów do wycinania, z grafik i te listki wycięte z papierów. Tutaj mamy z takiego paska, które są jeszcze na stanie w sklepie Paper Heaven. Są takie żarówki na pasku, linijki, gadżety takie szkolne. Dodam trochę sznurka, zrobię jakąś taką kokardkę. Żeby też troszkę urozmaicić tą kompozycję kwiatową. To są kwiaty takie ombre, pomarańczowo, łososiowe, trochę żółtego. Oczywiście będą jeszcze kolejne liście uzupełniające tak i maskujące trochę takie elementy, takie dziurki, które gdzieś tam się pojawiają między kwiatami. Sobie po prostu układam, przekładam, uzupełniam liśćmi. Jak uznaję, że te sznurki są trochę za długie, to je przycinam. Tam je troszeczkę w kompozycję przekładam, żeby one się nie wystawały, nie były takie wiszące. Dodaję trochę koloru, żeby nawiązać do tej, do tego tła, które wcześniej, tego koloru papieru, które wcześniej użyłam. Widzicie, dodaję też takie listki w takim troszeczkę jesiennym kolorze, w brązach. No to troszeczkę też ma być taka jesienna praca. W końcu mamy za oknem jesień. Tych liści zawsze dużo u mnie idzie. Sporo wycinania. Przypełniam tą kompozycję kwiatową. Są, tak jak mówiłam, elementami nawiązującymi do szkoły. Pojawiły się ekierki. Tutaj teraz jakieś małe różyczki, żeby też tą kompozycję wyciągnąć trochę w obie strony. Jakieś też dodatkowe elementy z grafik. Jakieś patyczki, też z grafik papierowe. Można by było dodać też takie patyki z ogrodu, ale akurat u mnie ostatnio pogoda bardzo kiepska. Pada non stop, więc nie sprzyja to wychodzeniu na podwórek.
Dodaję też jakieś takie kuleczki tutaj w kolorze takim pomarańczowo-złotym. Jakieś owoce głogu. Przyklejam je na klej na gorąco. One mają metalowy taki drucik, żeby łatwiej się trzymały. Zdecydowanie klej na gorąco zrobi mi tutaj robotę. Mam też jeszcze takie małe kuleczki czarne, wyglądające jak pieprz albo jak ziele angielskie. I też tutaj nam troszeczkę koloru dodają, odbiją nam, nawiążą do czarnej tablicy z digistemplem. Już prawie kompozycja cała gotowa, ale pomyślałam sobie, że jeszcze na górze będzie taka rączka jak w teczce, a do tej rączki przykleję sobie taga. Przyczepię, w zasadzie przywiążę za pomocą sznurka. Tu będę jeszcze troszeczkę jakichś wyciętych banerków. Takiego tła z krojnika. I na naszym tagu daję kwiaty takie jak w kompozycji na wieczku opakowania do Merci, jakieś małe kawałki papieru. Oczywiście listki, żeby trochę tam bogacić tego taga, żeby też nawiązywał, żeby był spójny po prostu z tą kompozycją, która jest na wieczku. To są takie drobniejsze listki do tego taga, to ja zostawiłam sobie, żeby one tak nie przytłaczały wielkością. Tak nie jest zbyt duży, więc trochę elementów pomieści, ale nie mogą być one zbyt takie dominujące i wielgachne. Tutaj też jakieś traw, które umieszczałam w kompozycji tej poprzedniej, więc tutaj też się pojawiają. Listki zielone i brązowe, owoce głogu. No i tak będzie tutaj z prawej strony u góry. Przykleiłam sobie ten fragment, oczywiście go zasłoniłam, więc żeby chociaż trochę go tam było widać, to dołożyłam jeszcze kawałek. Na tym tagu możemy napisać jakieś życzenia. Ten tag może być też podklejony matą magnetyczną, wtedy będzie fajnym takim dodatkiem na lodówkę. Tu wycięłam sobie pasek, który będzie imitował mi rączkę. Widzieliście jego wymiary. Zaokrąglam troszeczkę po brzegi. I teraz nadaję mu kształt
wyginając go trochę w środku, w drugą stronę po brzegach. Na tych brzegach dodaję trochę oczywiście kleju. I sobie go przyklejam. Oczywiście sprawdzę sobie odległości, żeby był w miarę równo z jednej i z drugiej strony. Delikatnie docinam. Tutaj dodaję sobie już czarne półperełki. No, powiedzmy, że imitują ćwieki. Sobie też jeszcze paper markera i tutaj dodaję takie trochę mniejsze kropeczki. Z paper markerem trzeba uważać, on jest czarny i żebyśmy sobie nie pobrudzili naszej pracy. Więc powoli, spokojnie, w kilku miejscach na papierze, na listkach, kwiatach dodaję te kropki. Najlepiej by było, gdyby one wyschły. Zostawić je sobie i dopiero na drugi dzień przyczepić do naszego opakowania, żeby nam się nic nie rozmazało, nic nie pociągnęło. No ja tutaj na potrzeby naszego filmu już od razu to robię. Mam nadzieję, że nic nie umarzę, nic nie zahaczę. I tak wygląda nasza torebka, nasz plecak. Na koniec jeszcze kilka zbliżeń naszego plecaka. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę. Mam nadzieję, że skorzystacie z tego tutorialu i stworzycie swoje własne opakowania na Dzień Nauczyciela albo na zakończenie roku. Bardzo Was serdecznie do tego zachęcam. I pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia następnym razem. Miłego dnia. Pa, pa.